25 października odbędą się wybory parlamentarne, w których wybierzemy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Wiemy już, że o reelekcję nie będzie ubiegał się poseł Cezary Kucharski. O przyczynach rezygnacji oraz o minionych 4 latach rozmawialiśmy z łukowskim parlamentarzystą. Witamy dziś Państwa w naszym programie, w którym gościmy posła Cezarego Kucharskiego. Witam Pana. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie pośle, spotykamy się, kiedy kończy się kadencja, mija 4 lata pełnienia przez Pana mandatu posła. Był Pan posłem, który po pierwsze reprezentuje kraj, ale po drugie reprezentował Pan również Łuków, powiat łukowski, ziemię łukowską. Chciałam zapytać, czy dzisiaj po tych 4 latach udało się Panu zrealizować hasło wyborcze? Czy Pana zdaniem Lubelszczyzna, Łuków przez te 4 lata weszły do gry? Myślę, że połowicznie tak, bo wydaje mi się, że Lubelszczyzna, nasze województwo było bardzo silnie reprezentowane w naszym parlamencie i też w rządzie. Po raz pierwszy, myślę, że w historii naszego województwa mieliśmy jakby ministrów konstytucyjnych, czyli Joanna Mucha była ministrem sportu, Włodzimierz Karpiński był ministrem skarbu. Zespół parlamentarny z województwa lubelskiego był dosyć aktywny i słyszalny w Warszawie. Pani poseł Sadurska jakby ze swoją aktywnością zaskarbiła sobie względy pana prezydenta Dudy. Została ministrem w kancelarii prezydenta Dudy, więc jakby połowicznie mogę powiedzieć, że to hasło było dobre i jakieś sukcesy nasze województwo odniosło za mojej kadencji. Oczywiście największe oczekiwania ludzi były tutaj właśnie w Łukowie i w powiecie łukowskim. Mam tego świadomość. Mam świadomość, w jakich sprawach pomogłem, w jakich sprawach no, nie dało się pewnych spraw, tak mówiąc potocznie, przepchnąć. Mam poczucie, że można było wiele spraw zrobić inaczej, lepiej, no ale to jakby też moje doświadczenie dopiero nabywałem w trakcie kadencji, no i z perspektywy czasu pewne rzeczy zrobiłbym inaczej. Właśnie, bo kiedy Pan zaczynał w 2011 roku, to tak wyobrażał Pan sobie pracę w Sejmie? No nie wyobrażałem sobie jakby tak wielkich oczekiwań ludzi w stosunku do mnie, tak wielu spraw, z którymi ludzie do mnie się zgłaszali, często, znaczy najczęściej to były sprawy prywatne, których tak naprawdę nie mogłem rozwiązywać albo nie miałem jakby możliwości wpłynięcia, mogłem tylko jakby prosić, doradzać, natomiast no, jakby oczekiwania były dla mnie, znaczy wobec mnie, ogromne i zdaję sobie sprawę, że jakby nie byłem w stanie spełnić oczekiwań wielu ludzi, no ale też no myślę, że przez wiele osób pozycja posła jest jakby niewłaściwie postrzegana. Tak? Poseł nie może wszystkiego w tym kraju i dobrze. A praca w Sejmie, czy ona spełniła Pana oczekiwania? No była ciekawa, poznałem wielu ciekawych ludzi, nabyłem wiele kontaktów, uczestniczyłem w wielu posiedzeniach Sejmu, mimo że łączyłem swoją pracę w parlamencie też z normalną działalnością menadżera piłkarzy, więc to była dodatkowa trudność dla mnie, ponieważ jakby często te terminy kolidowały. Nie pobierałem pensji z parlamentu, no ale rodzina oczekiwała ode mnie też, że będę jakby pracował na jej rzecz, więc to było trudne i jakby podjąłem decyzję o rezygnacji z jakby z kandydowania do parlamentu z kilku względów, no przede wszystkim właśnie rodzinnych. Chcę poświęcić trochę więcej czasu dla mojej rodziny. Chcę się też skupić na budowaniu swojej firmy menadżerskiej, agencji, więc to na pewno nie pozwoliłoby mi jakby spełnić jakby oczekiwań wyborców, czy też
Ja nie czułbym się dobrze sam ze sobą, gdybym dalej kontynuował pracę w parlamencie w ten sposób, jaki do tej pory. Tych obowiązków jeszcze mi przybyło tak naprawdę w trakcie tej kadencji. Więc obowiązków, tak, w swojej firmie. Myślę, że to jakby ludzie, którzy obserwują mnie i moje działania też na polu sportowym widzą jakby moje sukcesy. To powoduje, że chętnych do współpracy ze mną jest więcej, więc wiadomo, że to jest jakby kosztem czasu, a no jakby wiadomo, że doba ma 24 godziny, więc nie jestem w stanie po prostu sprostać oczekiwaniom ludzi. Moja decyzja sprzed 4 lat o kandydowaniu była też efektem takiego pomysłu tutaj jakby ludzi z Łukowa, którzy chcieli się zaangażować w życie polityczne czy też społeczne, dlatego chcieli coś zrobić na rzecz Łukowa i powiatu. A przez wiele lat jakby nie mieliśmy posła z Łukowa i jakby z powiatu łukowskiego, więc to była taka wielka, można powiedzieć, mobilizacja. Ja zdecydowałem się wziąć w tym udział, dać swoje nazwisko, swoje kontakty, swoje zaangażowanie i udało się. I myślę, że teraz po 4 latach mam nadzieję, że też Łuków i powiat łukowski też będzie chciał wybrać człowieka z Łukowa, bo myślę, że to jest w interesie i Łukowa, i powiatu, żeby mieć przedstawiciela w parlamencie właśnie z Łukowa stąd. Chciałabym o tym porozmawiać trochę później, a teraz jeszcze chciałabym zapytać pana o te 4 lata, które minęły i zapytać o największy sukces. Największy sukces? Ja myślę, że największy sukces to jest to, że się udało w Łukowie, czy też gminie Łuków stworzyć podstrefę ekonomiczną, tak, Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. I myślę, że to spowoduje też, że więcej ludzi będzie miało pracę. Myślę, że to jest, oczywiście to nie jest tylko mój sukces, bo to wiele osób na tym pracowało, było zaangażowanych, jakby lobowało, więc z mojego punktu widzenia jako przedsiębiorcy to jest najważniejsze, żeby tworzyć miejsca pracy i myślę, że to było najistotniejsze dla Łukowa czy też mieszkańców powiatu łukowskiego. Myślę, że też istotną sprawą było to, że udało się stworzyć kino w Łukowie, małe kino, wyremontować Łukowski Ośrodek Kultury. Myślę, że to jest też podniesienie, myślę, że jakości życia w naszym mieście. Udało się wpłynąć na to, że komunikacja w mieście jest trochę lepsza. Kilka schetynówek dzięki mojemu zaangażowaniu powstało. Tak? Ja może nie jestem takim typowym politykiem, który przypisuje swoje jakby sobie tam zasługi, tak? Ale w zasadzie kiedy w Łukowie rządziła koalicja Platforma PiS, uczestniczyłem tak naprawdę w każdym projekcie czy też pomyśle, jakie miało miasto, więc pamiętam, burmistrz Szóstek mnie chwalił publicznie, także... Chwalił pana, chwalił na sesji po spotkaniu, które zorganizował pan z ministrem sprawiedliwości, po spotkaniu, które zorganizował pan z premier Bieńkowską, ale później przestał chwalić, to dlatego, że Platforma i PiS rozpadły się, ta koalicja. Taka jest polityka, wiadomo, że trzeba przekonać czymś swoich wyborców, tak? No jeśli jakby pan burmistrz zdecydował, że nie było kontynuacji koalicji Platformy z PiS-em, no to więc oczywistym było, że pan burmistrz nie będzie chwalił dokonań czy też jakby wspólnej koalicji jakby z Platformą, tylko będzie chciał jakby sukcesy. A w tym
tym momencie, kiedy rozpadła się koalicja, to dostawał pan później telefony od burmistrza? Czy ktoś dzwonił, prosił o wsparcie, prosił o pośrednictwo? W zasadzie nie. Jak się skończyła koalicja Platforma PiS, to tych kontaktów tak naprawdę nie było. A jak pan oceni to, co się stało z Łukowską Platformą? Bo tak, po pierwsze, nie jest już koalicji rządzącej i miastem, i powiatem. Nie ma już stanowiska wicestarosty powiatu łukowskiego. No a do tego, tak jak pan wspomniał, Marcin Mateńko, rekomendowany przez Platformę na stanowisko zastępcy. Po 4 latach kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości. Platforma w Łukowie przeżywa kryzys, poważny kryzys. Udaje się z tego wyjść? No, Platforma, pamiętajmy, że niedługo istnieje w Łukowie. To formacja, która była tak naprawdę niedawno stworzona, czy też powstała właśnie, czy te struktury Platformy tutaj w powiecie łukowskim, więc ma swoje sukcesy i ma porażki, jak to w życiu. No, to Platformie udało się zdobyć mandat posła, to Platformie udało się też zbudować dosyć oryginalną, jakby w skali kraju, koalicję z PiS-em, współrządzić w mieście, wziąć odpowiedzialność. No, jakby później myślę, że były popełnione jakieś błędy. Tak? Myślę, że zabrakło tutaj doświadczenia i trochę intuicji politycznej, jak to jakby rozgrywać dalsze wybory samorządowe, więc no, jako młody twór tutaj w Łukowie, czy też powiecie, no, to należało się spodziewać, że błędy będą. No. A czy nie sądzi pan, że Platforma przegrała w mieście? No, wprawdzie liczba mandatów i w Radzie Miasta, i w Radzie Powiatu została ta sama, ale nie jest w tym momencie odpowiedzialna za to, co się dzieje, nie współtworzy koalicji, dlatego że nie ma tego, można powiedzieć, postulatu, z którym szliście 4 lata temu na wybory i na pana kampanię i później samorządową, czyli przebudowanej drogi z Łukowa w kierunku Siedlec, tego odcinka 63. Ja myślę, że to nie miało znaczenia tak naprawdę tutaj w kampanii tej samorządowej. Większe znaczenie miało to, że Marcin Mateńko opuścił nasze szeregi, można powiedzieć, zdradził Platformę i tą i przeszedł do PiS-u. To było bardzo bolesne, bo... Czyli bardziej kwestie personalne zaważyły na tym, że nie ma tej koalicji wciąż? Myślę, że kwestie interpersonalne między tutaj radnymi, między właśnie koalicjantami, tak? Więc, bo to zawsze jest jakaś walka o władzę, każdy... Jednak ci, co mają władzę, no to są też często egoistami, patrzą przez pryzmat własnego ego, czy też własnego podwórka, nie patrzą szerzej, bo wydaje mi się, że to też mówiłem publicznie, jakby z punktu widzenia interesów mieszkańców Łukowa i też powiatu łukowskiego, lepiej by, gdyby ta koalicja Platformy z PiS-em była utrzymana w mieście, no bo jakby w województwie rządzi Platforma z PSL-em, więc w sejmiku województwa, tam gdzie są pieniądze, rządzi Platforma z PSL-em, więc jakby z mojego punktu widzenia, jako jakby posła, który czynił starania, żeby jakby projekty dla Łukowa były gdzieś tam przepychane, tak? No to ja straciłem tak naprawdę argumenty, straciłem siłę, no bo straciliśmy też współodpowiedzialność za losy miasta, czy też powiatu. Ale co się stało z drogą 63? Bo ja pamiętam to chwalenie przez burmistrza pana na sesji po wizycie u pani premier Bieńkowskiej. To było właśnie w momencie, kiedy burmistrz wrócił i powiedział, byliśmy na spotkaniu dzięki pośrednictwu posła i usłyszeliśmy, że droga będzie zbudowana. Później rozmawialiśmy z panem, wszystko miało być w porządku i nagle jeden właściwie telefon z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, no i okazuje się, że drogi nie będzie. Tak, to można powiedzieć, że niewidzialna ręka jakaś zadziałała, że tutaj tego remontu nie zrobiono. Ja tak naprawdę nie mogę, nie wiem, powiedzieć dlaczego. W zasadzie no,
z każdym ministrem czy dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad rozmawiałem na ten temat, pisałem interpelacje, zresztą też posłanka Mucha się w to zaangażowała, inni posłowie. A ile prawdy jest w takiej informacji, która również docierała tutaj do nas do Łukowa, że miał w tym swój udział poseł Żmijan z Międzyrzeca Podlaskiego, którego Łuków nie poparł na szefa regionu i to była niejako jego zemsta? No ja nie chcę tutaj jakby, ja nie mam takiej informacji, nie chcę tutaj nikogo jakby w żaden sposób oskarżać. Rzeczywiście jakby poseł Żmijan czuł się rozczarowany naszą postawą jako tutaj struktur z Łukowa i powiatu łukowskiego, że w wyborach na przewodniczącego regionu tutaj w województwie lubelskim poparliśmy ministra Karpińskiego, więc czuł się rozczarowany. On ma potężne wpływy, jeśli chodzi o infrastrukturę. Nie sądzę, żeby to była jakaś wendeta posła. Wydaje mi się, że bardziej jakby logicznym wytłumaczeniem byłoby to, że no jednak jakby nasz kraj zainwestował ogromne pieniądze w autostrady, trasy szybkiego ruchu, w infrastrukturę i po prostu jakby ta kołdra jest krótka i są pewnie jakieś priorytety. I oceniono, że droga 63, ten odcinek nadaje się jeszcze do użytku, że można jakby przesunąć w czasie ten remont. Wydaje mi się, że jakby z tego powodu ten remont jakby będzie oczywiście zrobiony, tylko po prostu trochę pewnie później. No, pewnie mówię, mój następca będzie mógł, czy też poseł z tego regionu będzie mógł się pochwalić, że on to zrobił, czy też on to załatwił. Zanim przejdziemy jeszcze do kwestii posła z naszego terenu, to chciałabym zapytać o radnych z naszego terenu. Chodzi mi o radnych w Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo pan wspominał o tym, że to w Sejmiku są pieniądze tak naprawdę, gdzie rządzi dziś koalicja PSL-PO. Mamy jednego przedstawiciela w koalicji, w PSL-u. Był też drugi przedstawiciel, no wprawdzie w opozycji, ale był stąd, był konkretnie z gminy Łuków, pan Krzysztof Głuchowski. On we wrześniu został pana poselskim kolegą, bo objął mandat po wspomnianej przez pana pani Małgorzacie Sadurskiej. Pana zdaniem Krzysztof Głuchowski dobrze wybrał, wybierając zamiast Lublina Warszawę? No myślę, że przede wszystkim rozczarował swoich wyborców, którzy głosowali na niego, bo głosowali na niego do sejmiku, prawda? Więc myślę, że mogą się czuć jego wyborcy rozczarowani. Jakby to jest dla mnie jakby nie do końca zrozumiały ruch. Z drugiej strony pan Głuchowski nigdy nie był posłem, więc to jest też może z punktu widzenia jego nobilitacja być posłem. Być może przygotowuje się do kampanii parlamentarnej i pozycja posła jakby zwiększa jego szanse na wejście do parlamentu. Sądzę, że zaskoczył wielu, nie tylko mnie, ale też mówię, przede wszystkim myślę, że rozczarował swoich wyborców, bo pewnie głosując na niego, dając mu to zaufanie, oczekiwali od niego jednak jakby uczciwej pracy w sejmiku. Tam, gdzie są tak naprawdę realne pieniądze, decyzje podejmowane, gdzie korzyści, tak? No bo poseł może ustanawiać prawo, natomiast jakby realnego wpływu, gdzie te pieniądze płyną, no takiego nie ma. No. Kiedy już przechodzimy do list, do miejsc na listach, no to wspomniał pan już, dlaczego zdecydował się nie kandydować. Tak jak pan mówi, postawił pan na rodzinę, na pracę w swojej firmie, która się przez ostatnie 4 lata bardzo rozrosła. No i można tak mówiąc wprost powiedzieć, że oddał pan swoje miejsce na liście pani Urszuli Bancerz, byłej przewodniczącej Rady Miasta, osobie znanej w Łukowie, osobie, która ostatnio tworzyła inkubatory przedsiębiorczości, która wydawało się, że już raczej rezygnuje z życia politycznego, no ale zgodziła się, wzięła po panu, można tak powiedzieć, to miejsce, piąte miejsce na liście Platformy Obywatelskiej. No i wiemy, że 4 lata temu to ona pana wspierała podczas kampanii. Rozumiem, że teraz, kiedy jest za pana na liście, to pan będzie wspierał ją.
Tak, no jakby chciałem swoją jakby kadencję, swój pobyt w parlamencie też zakończyć jakimś sukcesem, a takim sukcesem uważam właśnie piąte miejsce na liście Urszuli Bancerz. Stoczyłem poważną walkę z konkurencją. Na to piąte miejsce bardzo dużo osób miało chęć, bo to było piąte miejsce biorące tak zwane. W wyborach do parlamentu ono jest najwyższe, czyli jakby zwiększa szanse dla Łukowa i powiatu na to, żeby ten mandat był właśnie stąd. Bo uważam, że w interesie mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego jest, aby głosować na swoich ludzi. Tak? Tych, których tutaj znamy, których spotykamy. A Urszula Bancerz myślę, że jest osobą bardzo znaną i cenioną. Jest przedsiębiorcą, jest, czy też była przewodniczącą Rady Miasta właśnie Platformy i PiS-u i uczestniczyła w tych wielu sprawach ważnych dla mieszkańców Łukowa. Doradzała wielu firmom w pozyskiwaniu środków z Unii, więc jakby ma tutaj też doświadczenie, a perspektywa nowa, która się otwiera przed naszym krajem, jest też bardzo interesująca, więc uważam, że merytorycznie Ula jest lepiej przygotowana niż ja do pełnienia tej roli i funkcji. Może nie ma takiego tylu znajomości, można powiedzieć, i rozpoznawalności nazwiska, jakie ja miałem. To też był dla mnie znaczy jakby atut, no ale to też ja oczywiście zaangażuję się w kampanię Uli Bancerz, bo chciałbym, żeby jakby była kontynuacja jeśli chodzi o siłę naszego miasta i powiatu w województwie lubelskim, no bo my też konkurujemy z innymi powiatami, innymi miastami. Lublin by chciał mieć tak naprawdę wszystkich posłów i w ogóle skupić się na sobie. My musimy o to zabiegać i ostro walczyć, więc ja na pewno zagłosuję na Urszulę Bancerz, bo chciałbym, żeby Łuków miał jakby w kolejnej kadencji posła z Łukowa, bo to jest mówię, to byłby dla mnie też sukces, bo byłaby kontynuacja. Jeśli się nie uda, to mam wrażenie, że na wiele lat Łuków pozbawi się posła. Więc ja bym tutaj namawiał mieszkańców Łukowa na głosowanie na swojego, tak? Na swojego kandydata z miasta, nie, nawet bez względu na barwy polityczne. Uważam, że trzeba głosować na swoich sprawdzonych ludzi, a Urszula Bancerz jest taką osobą. A proszę mi powiedzieć, bo pan mówi, że wybiera rodzinę, wiemy już, dlaczego pan rezygnuje, ale czy to jest pana pożegnanie z polityką już tak na zawsze? Nie, myślę, że ja w polityce będę obecny jakby dalej, bo zamierzam swoim doświadczeniem służyć, jeśli oczywiście ktoś z tego będzie chciał skorzystać, kolejnym, mam nadzieję, posłom z ziemi łukowskiej, otwierać drzwi, które będę mógł otwierać, jakby służyć kontaktami, bo to jest bardzo, wydaje mi się, w obecnych czasach istotne i tak naprawdę rezygnuję z bycia posłem, natomiast no, jakby nie kasuję swoich wszystkich kontaktów z telefonu, tylko czy adresów mailowych, tylko będę nadal chciał wspierać, jeśli oczywiście ktoś będzie chciał skorzystać. To rozumiem, że na przykład gdyby pani Urszula Bancerz zdobyła ten mandat, to kiedy będzie chciała zrealizować swój główny postulat tej kampanii, czyli droga 63, wyremontowanie tej drogi, to może do pana dzwonić? Nie, oczywiście, no, my jakby z Urszulą Bancerz na ten temat wiele razy rozmawialiśmy, też byliśmy u pani minister Wasiak, obecny minister infrastruktury, i na ten temat rozmawialiśmy. Próbowaliśmy jakby przekonać jakby wielu ludzi, że z punktu widzenia jakby interesów naszego miasta to jest kluczowa droga,
Dobrze by było, gdyby mieszkańcy Łukowa, którzy jeżdżą do Warszawy czy do Siedlec, no, jeździli po takiej samej drodze, jakiej jest w województwie mazowieckim. Panie pośle, chciałabym tak na zakończenie naszego programu przejść do takich trochę spraw bardziej ogólnopolskich. Najważniejszym tematem, tematem numer jeden jest kwestia uchodźców. A pana zdaniem, jak kwestia uchodźców może zostać rozwiązana przez Unię Europejską? Jak Polska się powinna w tym wszystkim zachować? Znaczy, ja uważam, że jakby nasza pozycja jako kraju jakby w Europie jakby stale rośnie, więc wydaje mi się, że jakby musimy wziąć odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu uchodźców. Nie możemy pozostawić samych Niemiec z tym problemem. Uważam, że ludziom trzeba pomagać, oczywiście w miarę swoich możliwości. Myślę, że nasz kraj jest przyjazny ludziom z innych krajów, czy też nawet z innych krajów kulturowo, odmiennych kulturowo. Więc myślę, że tutaj rząd i pani Kopacz będzie negocjowała, zna też oczekiwania społeczne, jakie są w kraju. Jakby z drugiej strony jest też solidarność z innymi krajami Europy, więc jakby jeśli chcemy jeśli korzystamy z otwarcia, tak, przynależności do Unii Europejskiej, to też trzeba brać jakby współodpowiedzialność za tą Unię Europejską i pomagać tym krajom, które są w potrzebie, nawet takim krajom bogatym jak Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania. W Łukowie mamy ośrodek dla uchodźców. Te osoby mogą trafić również do nas, do Łukowa. Ja bym chciał tutaj uspokoić mieszkańców Łukowa, bo ten ośrodek nie istnieje od wczoraj, istnieje od wielu lat. Poza drobnymi jakimiś incydentami w naszym mieście, no to nie słychać, żeby był jakiś wielki problem z tym, więc myślę, że tutaj trzeba więcej otwartości, zrozumienia, czy też poznania problemu. No myślę, że tutaj trzeba ze zrozumieniem podejść, nie bać się, bo myślę, że Polacy, którzy kiedyś jakby dostali pomoc z innych krajów, są w stanie też się odwdzięczyć. Ja wychodzę z założenia, że dobro zawsze wraca. Panie pośle, wiemy już, jak pan ocenia swoją kadencję, wiemy już, dlaczego pan nie kandyduje, wiemy, na kogo będzie pan głosował i na kogo zachęca do głosowania. I nasze ostatnie pytanie w związku z tym w tym programie, czy Polska ma szansę zagrać na mistrzostwach? Od szefa. Od szefa, tak. Ja nie wyobrażam sobie, że nie awansujemy do mistrzostw Europy. Jestem przekonany, że utrzymamy tą drugą pozycję, bo oczywiście Niemcy wydaje mi się, że są poza naszymi możliwościami, ale jestem przekonany, że ze Szkocją już na wyjeździe zapewnimy sobie, może nie awans, ale jakby bardzo zwiększymy szanse. Tak? Należy z pokorą podchodzić do Szkotów, ale wierzę w to, że mamy teraz dobrą reprezentację i awansujemy do mistrzostw Europy. A 25 października wybierzemy posłów i być może posła z Łukowa. Ja mam nadzieję, że wybierzemy Urszulę Bancerz. Myślę, że tutaj należy głosować na człowieka z Łukowa i na swojego. Dziękuję bardzo, dziękuję za te 4 lata i na pewno jeszcze do zobaczenia. Dziękuję, na pewno się będziemy widzieli. Do usłyszenia.